Budżet gminy Tarnów Opolski na 2021 rok przewiduje sporą kwotę na inwestycje. Na 2021 rok jest przewidziana kwota lekko powyżej 2 milionów. Oczywiście jest to taki wstępna kwota, bo miejmy nadzieję, że budżet jeszcze, jeżeli chodzi o inwestycje, będzie większy. Jednym z takich większych zadań, na które na pewno też mieszkańcy czekają, to jest ten budowa przoku. W grudniu złożyliśmy wniosek na dofinansowanie tego projektu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu. Mamy nadzieję, że uda nam się uzyskać dofinansowanie. Tutaj staramy się aż o 85% dofinansowania całej kwoty, która opiewa na niespełna 1 300 000 zł. Natomiast niezależnie od wyniku konkursu pracę podejmiemy i tak. W tym budżecie zabezpieczonych zostało 550 tysięcy złotych na ten cel. Przok powstanie w miejscu oddalonym od zabudowań mieszkalnych, ale usytuowanym blisko centrum Tarnowa Opolskiego na terenie zakładów wapienniczych Luast. Kolejne ważne wydatki to inwestycje drogowe. Przede wszystkim myślę, to co nam jest bardzo mocno potrzebne, to przebudowa ulicy Kopernika i Kościuszki. To jest dojazd do szkoły i wyjazd w zasadzie na ulicę Klimasa tutaj w Tarnowie Opolskim. Chcieliśmy robić remont, ale musimy zrobić cały projekt, ponieważ ta przebudowa wymaga również odwodnienia, przebudowy chodników. Kolejne projekty budowy dróg będą dotyczyć osiedla Kwiatowego oraz ulicy Kochanowskiego w Tarnowie Opolskim, a także ścieżki pieszo-rowerowej z Tarnowa Opolskiego do ronda na drodze krajowej 94. Część funduszy zostanie przeznaczona na zakup działek pod budowę dróg i ścieżek. Dużą inwestycję gmina podejmie na rzecz ośrodka kultury. Dotyczy ona przebudowy dachu i stropu nad parterem budynku filii gminnego ośrodka w Miedzianej. Zadanie jest to dofinansowane z Europejskiego Funduszu z Obszarów Wiejskich i myślę, że ta przebudowa tego dachu będzie takim początkiem remontu tego całego obiektu, bowiem ten budynek wymaga takiego naprawdę kompleksowego remontu. Dofinansowanie, jakie udało się pozyskać na wymianę dachu, pokryje ponad 65% kosztów. Te wyniosą łącznie prawie 300 tysięcy złotych. Powody do radości mogą mieć strażacy ochotnicy z Kosorowic. Dla ich jednostki w tym roku zostanie zakupiony nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Cała inwestycja to będzie około 800 tysięcy złotych. My ze swoich pieniędzy dajemy około 250 tysięcy. Reszta będzie dofinansowana przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Opolu razem z Komendą Wojewódzką, także bardzo dziękujemy też za wsparcie. Również w tym roku zostanie zmodernizowana szkoła podstawowa w Nakle oraz boisko w Kosorowicach. W Tarnowie Opolskim zostanie zbudowany, a w Nakle doposażony plac zabaw dla dzieci. Powstaną też nowe punkty oświetleniowe.